Słuchacie Śniadanie po polsku. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tomasz Kawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Siedzimy sobie w Café Nero przy Union Street, także tutaj w tle słychać różne dźwięki. Myślę, że nam to nie będzie przeszkadzało i dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać na temat Holocaust Memorial Day, który miał miejsce wczoraj w Aberdeen, ale nie tylko. Jeszcze tylko proszę przypomnieć naszym słuchaczom, z którego uniwersytetu profesor pochodzi? Pracuję w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I pracuje pan również w instytucie, który zajmuje się badaniem historii Żydów, prawda? Jestem członkiem Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Wczoraj miał miejsce szczególny event, był to Holocaust Memorial Day, czyli taki dzień upamiętniający Holokaust, zagładę Żydów. Była to również 73. rocznica wyzwolenia Auschwitz. I z tej okazji mówił pan o szczególnym zjawisku, onek Szabat, tak? Radość Soboty. I proszę przybliżyć naszym słuchaczom troszeczkę historię tej organizacji. Onek Szabat... Była to podziemna struktura, głęboko zakonspirowana, działająca na terenie getta warszawskiego od wiosny 1940 roku. Skupiała około 50-60 osób. Członkowie reprezentowali rozmaite poglądy polityczne. Część z nich należała do świata nauki, kultury, sztuki. Ale pojawiali się też inni przedstawiciele innych zawodów, na przykład był jeden rabin, byli także uczniowie, więc bardzo zróżnicowane środowisko. Założył to organizację, powstała z inicjatywy Emanuela Ringelbluma. I może troszeczkę pan opowie o historii tego człowieka. Emanuel Ringelblum był historykiem młodego pokolenia, który wpisywał się w nurt historiografii żydowskiej, która kształtowała się na ziemiach polskich od przełomu XIX i XX wieku. I mimo stosunkowo młodego wieku zapisał się w historiografii lat 30. tym, że jako pierwszy dokonał syntezy historii Żydów w Warszawie w okresie średniowiecza i w okresie nowożytnym. I później tą działalność naukową systematycznie kontynuował do wybuchu II wojny światowej i zapisał się w historiografii polskiej, ale także w historiografii światowej tym, że był współzałożycielem i głównym pomysłodawcą zbierania dokumentów, które upamiętniałyby Shoah, zagładę w latach II wojny światowej. W pierwszym okresie działalności organizacja zbierała głównie dokumenty, które dotyczyły tego, co się działo z Żydami warszawskimi, ale od momentu, kiedy do getta zaczęto wsiedlać duże ilości Żydów z terenu Generalnego Gubernatorstwa oraz ziem wcielonych do Rzeszy, na przykład Kraju Warty, na przykład prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie, pojawiła się potrzeba poszerzenia tej działalności. No, ze względu na to, że do Warszawy zaczęły docierać informacje o tym, jakie były losy w setkach miejscowości na terenie zachodniej, centralnej Polski. Poza tym docierały także informacje, choć w znacznie mniejszym stopniu, co się działo z ludnością żydowską w innych częściach Europy, czy zachodniej, czy Europy wschodniej. Nowym elementem było także wypracowanie pewnej metodologii badań. I tutaj współpracownicy Onek Szabat, tutaj trzeba może wyjaśnić skrót przy okazji, że Onek Szabat oznacza radość soboty, dlatego że członkowie tej głęboko zakonspirowanej grupy spotykali się w budynku Biblioteki Nauk Judaistycznych przy ulicy Tłomackie, która to ulica sąsiadowała z Wielką Synagogą w Warszawie. I te spotkania odbywały się właśnie raz w tygodniu. Tu powrócę może do tego wątku, który traktuje o nowej metodologii, mianowicie to była taka metoda, którą można określić mianem historyczno-socjologicznej, czyli według pewnego z góry określonego arkusza, w którym były stałe pytania, wyselekcjonowane, wybrane osoby, które poproszono o złożenie takich relacji, przekazywały stosowne informacje. Skutek był taki, że
udało się zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, w tym bardzo wiele relacji. Tą działalność prowadzono do wiosny, późnej wiosny i lata 1942 roku, a więc do momentu, w którym rozpoczęła się pierwsza wielka deportacja Żydów z getta łódzkiego do obozu masowej zagłady w Treblince. Wówczas członkowie grupy uznali, że ta ich praca może ulec zniszczeniu, zaprzepaszczeniu. Wobec tego podjęto decyzję, że zgromadzone dokumenty zostaną ukryte i jesienią 1942 roku dokonano pierwszego takiego wkopu. Wybrano miejsce stosunkowo bezpieczne, dlatego że był to budynek szkoły przy ulicy Nowolipki. Dlaczego szkoła? Dlatego, że kierownikiem tej szkoły był członek grupy Onek Szabach. Zakopano w piwnicy i troszeczkę ograniczono działalność, jednak nie zaprzestano gromadzenia dalej dokumentów. I właściwie ostatnie zapisy, które zostały zdeponowane w drugiej, a następnie trzeciej części archiwum, pochodziły z lata 1943 roku, a więc na dwa tygodnie przed ostatecznym, całkowitym zburzeniem getta warszawskiego. Drugą część ukryto w piwnicach tej samej szkoły, natomiast część trzecią przy ulicy Świętojerskiej. I po wojnie z tej grupy około 60 osób ocalały tylko trzy osoby. I tak się szczęśliwie złożyło, że jednym z tych ocalonych był Hersch Wasser razem z żoną Blumą. I Hersch Wasser był jedynym człowiekiem, który znał lokalizację wszystkich trzech części podziemnego archiwum getta warszawskiego. Ponieważ Warszawa była jednym wielkim gruzowiskiem, w związku z tym trudno było zlokalizować, gdzie budynek szkoły się precyzyjnie znajdował. Tym bardziej, że już po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zaczęto porządkować teren dawnego getta, więc zaczęto wytyczać m.in. nową sieć ulic. I ta sieć ulic w części nie pokrywała się z przedwojennym układem. W związku z tym była to trudność natury obiektywnej. Rok później, w 1946 roku, udało się Wasserowi znaleźć pierwszą część archiwum getta warszawskiego i trwały starania, żeby odnaleźć część drugą. I przez przypadek w trakcie prac remontowo-budowlanych w 1950 roku grupa robotników odnalazła część drugą, która znajdowała się właśnie na terenie dawnej szkoły żydowskiej w getcie. Natomiast mimo zabiegów, mimo starań nie udało się odnaleźć do dzisiaj części trzeciej i zapewne nigdy już te dokumenty nie zostaną odnalezione. Z tej trzeciej części odnaleziono po wojnie tylko nadpalony fragmencik, kilka kartek z pamiętnika jednego ze współpracowników podziemnego archiwum getta warszawskiego. Także można domniemywać, że cała ta dokumentacja uległa fizycznemu zniszczeniu. Ale jakimś cudem ocalała ta część tej trzeciej skrzynki, bo to były trzy skrzynki. Z tej trzeciej części odnaleziono tylko takie walające się po gruzowisku, luźne, nadpalone kilka kartek. Aha, czyli zostały spalone, tak, te dokumenty? Nie wiemy, co się stało. W każdym razie te dokumenty, tutaj może warto dopowiedzieć, że te dokumenty zostały zdeponowane w metalowych skrzyniach i te części, które wydobyto w 1946 roku, były właśnie w tych stalowych takich skrzyniach, które częściowo były zalutowane, częściowo były tylko przymknięte, a w 1950 roku odkryto bańki na mleko i te dokumenty z 1950 roku paradoksalnie były w lepszej kondycji fizycznej niż te z 1946 roku. I od tego 56, właściwie już od 1946 roku pojawiło się bardzo proste pytanie, co z tymi dokumentami zrobić? Dlatego, że ich wartość dokumentacyjna była niezwykle wartościowa, dlatego, że opisywała rzeczywistość, której nie mogli opowiedzieć ci, którzy byli jej uczestnikami, dlatego, że w zdecydowanej większości zginęli. Więc jest to niezwykle wartościowe źródło historyczne. Co więcej, większość z tych dokumentów to są dokumenty, które były zbierane tuż po danym wydarzeniu, a więc ich wartość źródłoznawcza jest znacznie większa, niżeli na przykład relacje, które powstawały, to są tak w metodologii historii, to się nazywa, jest to kategoria tak zwanych źródeł wywołanych, a więc te relacje składane po 10, 15 czy 50 latach, ich wartość jest znacznie mniejsza niż te, które powstawały na świeżo.
I w 1946 roku pojawił się problem, co z tymi dokumentami zrobić. No nie można było zaprzepaścić tego materiału. W związku z tym w sposób niezwykle taki prymitywny starano się oczyszczać te dokumenty, zabezpieczać je, suszyć i tak dalej. I tym zaczęli zajmować się pracownicy Centralnej Komisji Historycznej, która to komórka została stworzona przez organizację utworzoną na przełomie 1944 i 1945 roku o nazwie Centralny Komitet Żydów Polskich. On objął swoją opieką właściwie ogół Żydów, którzy pojawili się w Polsce. I członkowie Centralnej Komisji Historycznej przejęli pieczę nad tą dokumentacją. I jednocześnie wśród osób ocalonych zbierali dodatkowe informacje o tym, co się wydarzyło w latach II wojny światowej w ich miejscowościach. Tylko tutaj charakter tych relacji miał już raczej charakter otwarty, więc osoby relacjonujące miały większą taką możliwość swobodnej wypowiedzi, co często prowadziło do takich monologów, których wartość była nieco mniejsza. Ale w niczym nie zmienia to faktu, że tak ta działalność powojenna odegrała i odgrywa dzisiaj niezwykle ważną rolę, dlatego że w wielu przypadkach, w wielu miejscowościach ocalały pojedyncze osoby, jedna, czasem dwie, czasem trzy. A więc to, co one opowiadały, było i jest niezwykle cenne. Oczywiście jest obarczone walorem pewnego subiektywizmu, jak wspomnienia opowieści każdej osoby, ale w niczym nie zmienia to faktu, że wartość tych źródeł jest trudna do przecenienia. I w 50 roku po przekształceniu już Centralnej Komisji, może inaczej, przekształceniu, ta Centralna Komisja Historyczna w latach 50 została przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny, która to instytucja w tamtym roku jesienią świętowała 70. rocznicę istnienia. I Centralna Komisja Historyczna, a później Żydowski Instytut Historyczny rozpoczął pracę nad zachowaniem, konserwacją i także udostępnianiem tych materiałów nowej grupie badaczy. I pierwsze opracowania o charakterze naukowym, które wykorzystywały w dużej mierze właśnie dokumentację archiwum Ringelbluma, pojawiły się w drugiej połowie lat 50. i na początku lat 50. I właściwie te materiały są nieprzerwanie wykorzystywane do dnia dzisiejszego, a jest to możliwe dzięki temu, że w latach 80., właściwie od lat 90. pojawiły się nowe metody konserwacji, a więc część dokumentów, która była nieczytelna, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii staje się czytelna, czy stawała się i staje się czytelna, więc przy zastosowaniu na przykład bardzo skomplikowanych naświetlań wielofunkcyjnych, wielopromieniowych i tak dalej, można te teksty odczytywać. No właśnie, i czego można dowiedzieć się z tych dokumentów? Te dokumenty reprezentują całe spektrum rozmaitych typów źródeł historycznych, dlatego że są tam wspomniane już relacje, ale są tam także dokumenty o charakterze druków urzędowych, czyli na przykład niemieckie afisze. Są tam dokumenty, które zostały wygenerowane przez władze getta warszawskiego, zarządu getta warszawskiego. Poza tym są tam listy, korespondencja prywatna osób spoza Warszawy, które wysyłały informacje do członków rodzin, którzy przebywali na terenie getta. Są tam także rozmaite opracowania o charakterze pamiętnikarskim. Na przykład od września 1939 roku pamiętnik prowadził Emanuel Ringelblum. On również został zdeponowany w tych skrzyniach. Są tam także pewne rysunki, są przedmioty o charakterze materialnym, na przykład opaski z gwiazdą, tarczą Dawida powinno mówić. Więc jest tego dość dużo. Łącznie ta ogólna liczba dokumentów, niektóre to są dokumenty pojedyncze zawierające kilkanaście, kilkadziesiąt zdań, ale są dokumenty wielostronicowe. Są tam na przykład wstrząsające opisy osób, którym udało się uciec z obozów masowej zagłady. Na przykład w Treblince, na przykład w Bełżcu, na przykład w Sobiborze, czy w Chełmie nad Nerem. I właściwie osoby, które informowały o tym członków podziemnego archiwum, po raz pierwszy byli to świadkowie, którym po raz pierwszy udało się uciec i przeżyć, i przekazać informacje dalej. W związku z tym są to informacje bezcenne. Jeśli na przykład
pojawia się taka relacja, taki opis wielostronicowy Abrama Krzepickiego, który uciekł z Treblinki, to dzięki temu na przykład do dzisiaj wykorzystywany jest szkic terenu obozu, który on narysował. Właściwie tylko dzięki temu wiemy, jak ten obóz był zorganizowany wewnętrznie. I dopiero badania archeologiczne, które były prowadzone przez ostatnich kilkanaście lat, potwierdzają te jego relacje. W związku z tym wartość tych dokumentów jest bardzo duża. Chciałam jeszcze zapytać pana, jaki był odzew ze strony publiczności po wczorajszym wykładzie Beaumont Film House? No raczej pozytywne. Tak? Przychodzili do pana ludzie z jakimiś pytaniami może? A może jakieś ogólniki takie, bez żadnego uszczegółowienia, w związku z tym raczej grzecznościowe, głaski. Holokaust oznaczał ofiarę całopalną i właśnie ten wczorajszy, w ogóle Holocaust Memorial Day, czyli dzień, który upamiętnia zagładę Żydów, on się co roku zbiega z rocznicą wyzwolenia Auschwitz. I mam takie pytanie, czy przy tej okazji nie powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o Żydach, bo przecież Polacy też byli ofiarami polityki III Rzeszy? No wszystko się zgadza, tylko od mniej więcej 25-30 kilku lat, więc już pod koniec doby PRL-u, zaczęto dość wyraźnie rozgraniczać narodowość narodowość ofiar. W czasach PRL-u mieliśmy zwłaszcza, bo tuż po zakończeniu II wojny światowej, mieliśmy taką władze komunistyczne, miały taką tendencję, żeby wszystkie ofiary wrzucać do jednego worka i traktować ich jako polskie ofiary. A było to daleko idące uproszczenie, dlatego że w przypadku Auschwitz-Birkenau no ponad 90% ogółu ofiar to były ofiary żydowskie i nikt nie kwestionuje tego, że pozostałych około 10% to była mieszanina kilkudziesięciu innych narodów. W tym oczywiście Polacy byli chyba najliczniej reprezentowani. Około miliona Żydów, około 150 tysięcy Polaków. No tak mniej więcej, tak, bo tam muszą, też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie tylko dotyczy to, te problemy statystyczne nie tylko dotyczą Auschwitz-Birkenau, ale one dotyczą innych obozów masowej zagłady, takich jak na przykład Chełmno nad Nerem, Kulmhof. Tutaj pierwsze szacunki mówiły o 350 tysiącach, a ostatnie szacunki mówią o 100 kilkudziesięciu tysiącach, 130, 150 tysiącach. W niektórych obozach masowej zagłady ginęli w 99% tylko Żydzi. W związku z tym tutaj trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Tak jak kiedyś była tendencja do zawyżania liczby ofiar, tak w tej chwili mamy raczej tendencję do racjonalizowania tych ofiar, bo nagle by się okazało, że ofiar było no 20, 30 czy 50% więcej niż faktycznie, więc to jakby mija się z pewnym no metodologią badań, bo w tym momencie fałszujemy historię, a nie ją interpretujemy, odkrywamy. Ja rozumiem, tak, należy podejść jak najbardziej obiektywnie i też należy z szacunkiem podejść, prawda, do ofiar Holokaustu, bo jednak to była ogromna tragedia dla narodu żydowskiego, ale też trzeba pamiętać właśnie o polskich ofiarach, więc może powinni pojawić się takie dwa święta. Co pan o tym myśli? Ale święta poświęcone? Święta poświęcone po prostu ofiarom. Skoro mówimy o Holokauście, więc co z polskimi ofiarami? No ale te ofiary są upamiętniane na wszelkie możliwe sposoby. Mamy święta państwowe, które temu są poświęcone. Mamy obchody rocznic rozmaitych powstań, od powstania styczniowego, listopadowego, wielkopolskie na powstaniu warszawskim skończywszy. Mamy rozliczne pomniki, które temu są poświęcone. Mamy cały cykl kształcenia historii na poziomie szkoły podstawowej, średniej, gdzie sprawy upamiętniania polskiego męczeństwa, walki we wszystkich możliwych formach i odsłonach dominują w polskim nauczaniu historii. W związku z tym, jeśli znajdzie się środowisko, które uzna, że jest potrzeba upamiętnienia ofiar, to upamiętniajmy. Mamy muzeum na przykład Auschwitz-Birkenau, w którym każda nacja ma swoją określoną sekcję, prawda? Tak. Mi bardziej chodziło oczywiście pamiętamy o powstańcach warszawskich, pamiętamy o żołnierzach wyklętych od niedawna, pamiętamy o ofiarach Wołynia, ale mi chodziło bardziej o tych cywilów właśnie, cywilów, którzy zginęli w obozach. I nie tylko w obozach, o tą grupę ludzi.
ale jak pani wyobraża sobie to upamiętnienie? W jaki sposób? No w taki sposób podobny, jak na przykład wczorajszy dzień. No to w tej sytuacji należałoby na przykład postawić sprawę w taki dość dwuznaczny sposób. Jeśli upamiętniamy powstanie warszawskie, to liczba ofiar cywilów w stosunku do tych, którzy walczyli z bronią, to jest mniej więcej jakieś 9 do 1. Przeważnie zawsze mówimy wtedy o żołnierzach, mówimy o harcerzach, mówimy o tej ludności, która, nie wiem, czy pan się z tym spotkał, ale ja się z tym spotykam, że zwracamy uwagę na tych, którzy prowadzili te walki. Ja w tamtym roku byłem w Warszawie w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I tam wszyscy dookoła mówili, nie tylko o tych, którzy biegali z bronią, ale mówili właśnie o cywilach. Ten problem cywilny był co najczęściej podnoszony. Oczywiście w grupach rekonstrukcyjnych chłopcy i dziewczęta z bronią, z opaskami ładnie się prezentują, ale wszyscy dookoła mówili o cywilach. No dobrze, więc może źle, to jest zły przykład. Powstanie Warszawskie nie jest najlepszym przykładem. Chodzi mi ogólnie o ludność cywilną, która ucierpiała w czasie II wojny światowej. No ale ci ludzie są upamiętniani, na Boga. No, wystarczy wejść do pierwszego z brzegu muzeum regionalnego. Już nie mówię tutaj o placówkach wyspecjalizowanych, takich na przykład jak muzeum w podpoznańskim Żabikowie, muzeum martyrologii, no właśnie, ludności cywilnej na terenie... No to muzea, no to jest inna sprawa. Mi chodzi o takie święto. Święto w kalendarzu. Jeśli pani uważa, że jest taka potrzeba, jeśli w Polsce mamy... To nie jest tylko moje zdanie. Ja uważam, że mnożenie kolejnych świąt jest bytem zbędnym. Mamy przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o liczbę świąt w Polsce. Których świąt? Historycznych czy ogólnie? Ogólnie, wszelkich świąt. Moje zdanie jest zgoła inne. Pamięć jest bardzo ważna, żeby ją przekazywać dalej kolejnym pokoleniom. Ale może przejdźmy do innego tematu. Właściwie na samym początku miałam pana zapytać o to, jak to się stało, że zainteresował się pan tematyką Żydów w Polsce. Bo jednak najwięcej tych prac, których pan ma, napisanych i opracowanych i recenzji, to dotyczą głównie Żydów. No tak się złożyło. Tak się złożyło, że w mojej rodzinie moi dziadkowie funkcjonowali w przestrzeni, w której obok siebie, w międzywojennej Polsce, mieszkali Polacy, mieszkali Żydzi, Niemcy i Rosjanie, bo akurat mówimy tutaj o mieście na terenie centralnej Polski. No i babcia moja, która wychowywała się właśnie w tym środowisku, miała z jej najlepszą przyjaciółką, była Żydówka. Nazywała się Fela Zemelman. Była córką grabarza miejscowego na cmentarzu żydowskim. I one się bardzo blisko trzymały przez cały okres dzieciństwa i młodości. No i losy później się tak pokierowały, że babcia trafiła na roboty do Niemiec na przełomie 39 i 40. No a jej przyjaciółka, właśnie Fela Feigl Zemelman, no trafiła najpierw do getta we Włocławku, a później trafiła do Łodzi. No i najprawdopodobniej zginęła w obozie masowej zagłady w Chełmie nad Nerem. No i mimo, że babcia znalazła się w Niemczech, a koleżanka znalazła się w getcie, to utrzymywały korespondencję. Dopóki Niemcy nie zauważyli, że adres jest na getto Leslau. W związku z tym pojawiły się już tutaj ograniczenia i ta korespondencja się urwała. Ale w niczym nie zmieniało to faktu, że później jako dzieciak właściwie babcia opowiadała o swojej młodości. No i Żydzi pojawiali się właściwie we wszystkich możliwych odsłonach. I jako dziecko już zauważyłem, że jest tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencja. Bo jeśli mówiła jednostkowo, to często ci Żydzi pojawili się w bardzo pozytywnym świetle, natomiast jeśli posługiwała się pewnymi uogólnieniami, no to pojawiał się częściej wątek negatywny. No i od tego się zaczęło zadawanie pewnych pytań i szukanie odpowiedzi. Ale to, żeby udzielić odpowiedzi, do tego potrzebne były studia i troszkę wysiłku, żeby próbować znaleźć odpowiedź właściwą. A czy zachowałeś te listy? Nie. Niestety, kiedy babcia wracała po 45 roku, zresztą to było też ciekawe, bo w
zostali wyzwoleni przez Amerykanów pod Hamburgiem w kwietniu 1945 roku. Już po 3 tygodniach wracali razem z moim dziadkiem, wracali do Polski. Podróż trwała 4 tygodnie. No i w tej nowej rzeczywistości miejskiej, no okazało się, że przed wojną w tym moim rodzinnym Włocławku mieszkało Żydów około 13,5 tysiąca, a po wojnie znalazło się ich 300. No, tak to mniej więcej wyglądało. Pojawiła się pewna pustka o charakterze demograficzno-kulturowym. No i ta pustka w żaden sposób nie mogła zostać zagospodarowana, dlatego że nie tylko zabrakło we Włocławku Żydów, ale zabrakło także Niemców, którzy tam mieszkali od pokoleń. No i także zabrakło Rosjan czy Ukraińców, którzy osiedlali się tam w XIX i w początkach XX wieku. W związku z tym miasto stało się monoetniczne i monokulturowe, a wspomnienia o tym, co było przed wojną, pozostały. Co się o tym opowiadało? No, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawe początki. Tak jakoś składa, że jak rozmawiam z historykami, czy różnymi historykami, tak, począwszy od magistrów z wyż, każdy ma jakąś właśnie taką opowieść, może nie podobną, ale zawsze to zainteresowanie historią zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. I to jest fajne. Tak, tak, dlatego że też zależy od pokolenia. Mhm. Współczesne pokolenia są pokoleniami szybkiej informacji i raczej informacji pochodzącej z netu. Natomiast ja jako człowiek już nadgryziony zębem czasu, no, korzystałem głównie z książek. Telewizja pełniła śladową rolę informacyjną. W tej chwili telewizja pełni znacznie większą rolę. W związku z tym po prostu czytało się książki. Mhm. No tak, teraz czyta się Google. No właśnie, teraz czyta się Google i się czerpie informacje albo półinformacje i próbuje się uogólniać na podstawie takich bardzo drobnych fragmencików. Mhm. No, praca badawcza jest trudna. Z tego, co wiem, pracuje pan teraz nad jakimś nowym dziełem. Co to jest? Nie no, dzieło to może wielkie słowa. Przesadzajmy. W tej chwili kończę dwie. Jedna to jest monografia, druga to jest rodzaj studium takiego źródłoznawczego. Monografia będzie dotyczyła takiego zjawiska, które jest w polskiej historiografii niemal nieznane, a dotyczy... To słowo jest bardzo brzydkie, takie, ono jest nieładne, ale no nie ma innego. Jest to książka, będzie dotyczyła produktywizacji ludności żydowskiej w międzywojennej Polsce. No i teraz, gdybyśmy próbowali tą produktywizację w jakiś sposób rozszyfrować, to były to działania służące temu, żeby zmienić strukturę społeczno-zawodową Żydów mieszkających nie tylko w międzywojennej Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Po to, żeby ci Żydzi stali się w cudzysłowie przydatnymi, produktywnymi w Izraelu, w Palestynie, w nowym państwie żydowskim, które miało powstać. A więc produktywizacja była stałym elementem wpisującym się w program głównie ugrupowań syjonistycznych i działaniami, które do tego miały prowadzić, była tak zwana hachszara. Tego się nie da przetłumaczyć na język polski. W każdym razie elementem tej formacji hachszarowej były kibuce. Współcześnie, kiedy mówimy o kibucach, to te kibuce kojarzą się z Izraelem, natomiast te kibuce funkcjonowały w całej przedwojennej Europie, w tym między innymi kilkaset, myślę, że to jest co najmniej rząd wielkości około 1000 tych kibuców działało w międzywojennej Polsce. I dzięki kwerendom, które prowadzę od wielu lat na terenie Ukrainy, archiwów ukraińskich, udało mi się odnaleźć dokumentację wielu takich organizacji żydowskich, które prowadziły te hachszary, te kibuce i promowały produktywizację. No i po tak mniej więcej 15 latach zbierania dokumentów, powolutku przybiera to postać realną w postaci książki, którą będę chciał złożyć gdzieś tam w drugiej połowie roku do druku. A ta kolejna, to drugie studium źródłoznawcze jest poświęcone sytuacji majątkowej gmin żydowskich w międzywojennej Polsce, a konkretnie będzie tam poza taką częścią pierwszą wprowadzającą, liczącą około 100 stron analityczną, będzie tam około 300 stron rozmaitych dokumentów dotyczących, będzie to publikacja źródeł po prostu w formie aneksu, która będzie poświęcona składnikom majątkowym
poszczególnych gmin żydowskich działających w międzywojennej Polsce, a tych gmin było w różnych okresach od 770 do mniej więcej około 1000, więc to jest efekt mniej więcej prawie 30 lat zbierania dokumentów, no i powstanie takie coś. Takie coś bardzo interesujące i jedno i drugie. Myślę, że prowadzi Pan bardzo ciekawą pracę badawczą. Myślę, że uzupełni to jakieś luki w naszej wiedzy. No, taki jest cel działań. Nie sztuka opisywać to, co już zostało opisane, tylko trzeba starać się znaleźć coś, co jest nowe, no niekoniecznie atrakcyjne, bo są to jednak mimo wszystko jakieś tam prace o charakterze niszowym i one nie trafiają do masowego odbiorcy. Tylko raczej do wąskiego kręgu osób zainteresowanych, więc o tym też trzeba pamiętać. A poza tym to są badania, które są niezwykle potrzebne, dlatego że tak na dobrą sprawę stanowią punkt wyjścia do... Jest to kategoria tak zwanych badań podstawowych, a poza tym stanowią punkt wyjścia do badań komparatystycznych na gruncie już poza Polską, więc jest to... No dość interesujące nawet z punktu widzenia potencjalnych efektów przyszłych osób, które będą zajmowały się podobną problematyką. Otwiera im się po prostu pewne jakieś nowe przestrzenie poznawcze. No na pewno dla pańskich studentów. No studenci no niespecjalnie się interesują tymi zagadnieniami, raczej dotyczy to doktorantów, którzy przychodzą do mnie na studia, jestem ich opiekunem naukowym i promotorem i oni są już raczej ukierunkowani, kiedy już szukają kogoś, kto by ich ewentualnie przygarnął, to no, część z nich kieruje się po prostu do mnie, wiedząc, że jest to właściwy facet. No dobrze, w takim razie życzę panu powodzenia, żeby te publikacje ukazały się jak najszybciej, żeby były dobre. Ale jeszcze na koniec chciałam zapytać tak szybko, jak się panu podoba Szkocja i Aberdeen? Jestem pierwszy raz w Szkocji. Miasto jest urokliwe, tylko trochę przytłacza tymi szarościami wszelkimi, ale bardzo, bardzo dobre wrażenie sprawia. Mhm. Fajnie. W takim razie, czy mógłby jeszcze pan na koniec pozdrowić naszych słuchaczy Śniadania po polsku, Szum FM? Witam państwa serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kłaniam się. Słuchacie Śniadanie po polsku.